Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest specjalne wydanie programu Republika po południu, w całości poświęcone sytuacji na Białorusi po uprowadzeniu samolotu linii Ryanair i aresztowaniu blogera, a tak naprawdę dziennikarza obywatelskiego Romana Protasiewicza. Witam kolejnych gości programu. Pan redaktor Jacek Prusinowski, Radio Plus, witam serdecznie. Dzień dobry. I redaktor Marek Król, publicysta sieci, witam serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, bo chyba nie będę daleki od prawdy, jeżeli stwierdzę, że Łukaszenko, Aleksander Łukaszenko, no nie poważyłby się na tak poważny krok bez zgody i wiedzy Władimira Putina. Co o tym sądzi Marek Król? No oczywiście, że nie, a potwierdzeniem tego jest zatrzymanie obywatelki Rosji, czyli dziewczyny pana Protasiewicza, Romana Protasiewicza. No mi się wydaje, że bez zgody Moskwy takie zatrzymanie nie mogłoby się odbyć. Ale mi jako żywo to przypomina, ja to nazywam przekleństwo Trockiego, którego dokonano egzekucji. I władza sowiecka, następcą tej władzy sowieckiej oczywiście jest Łukaszenko, no i także Putin rzecz jasna. Swoich wrogów czy wyimaginowanych wrogów dopadnie w każdym miejscu na ziemi po to, żeby dokonać takiego rytualnej albo egzekucji. Na szczęście w tym roku, w tym wypadku to się tak nie zdarzyło, albo zatrzymanie, żeby pokazać, że władza sowiecka, W słowo, na ogół nie używam takich określeń publicznych, ale Władimir powiedział, że Putin powiedział, że nawet w kiblu, przepraszam za określenie, dopadnie swoich wrogów. Czy ale to tu jest źródło tych wydarzeń na Białorusi, czy tego źródła trzeba szukać jeszcze gdzieś indziej? Bo parę dni wcześniej no było wydarzenie też bez precedensu. Stany Zjednoczone wycofały swoje zastrzeżenia wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Wiele jest komentarzy mówiących o tym, że to jest tak naprawdę zaproszenie Władimira Putina do takich awanturniczych działań. Jacek Prusinowski, co sądzi pan redaktor na ten temat? No myślę, że no można z jednej strony łączyć te wydarzenia, ale myślę, że no bezpośrednio, przyczynowo-skutkowo jednak ciężko by to było chyba powiązać. No, no łączy faktycznie Rosja gdzieś to wszystko, ale Łukaszenka jest w dużej mierze samodzielny i te jego relacje z Władimirem Putinem to nie zawsze są idealne. Różnie to się na przestrzeni lat układało i no, różnie pozwalał Putin Łukaszence i te no, oczekiwania też samego Łukaszenki, jeżeli chodzi o pole manewru, też nie zawsze były takie same, więc to nie jest też tak, że tylko i wyłącznie robi to, co chce Putin, jest jakimś bezwolnym narzędziem w rękach Putina, tylko no, próbuje się też z tej smyczy Łukaszenka zrywać. Myślę, że no to przede wszystkim jest pokazanie opozycjonistom białoruskim, no, tak jak redaktor już przed chwilą cytował te słowa właśnie rosyjskiego prezydenta, że no, parafrazując je, wszędzie zostaną złapani, nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni, nawet na terytorium Unii Europejskiej, bo przecież to w ostatnich no, chyba 2 latach na terytorium Unii Europejskiej, także w Polsce, przebywał pan Protasiewicz, więc na pewno jest to wyraźny sygnał. Uważajcie, nasze służby też są cały czas mocne, aktywne i to nie jest tak, że poza terytorium naszego kraju zupełnie tracimy kontrolę nad tym, co robią nasi obywatele przeciwko systemowi. Tymczasem dzisiaj no, jakiś bardzo groźny, niebezpieczny to kraj, ta Białoruś, bo dzisiaj znowu alarm bombowy na pokładzie, rzekomo na pokładzie samolotu Lufthansa do Frankfurtu miał się znajdować ładunek bombowy. Takie informacje są ze strony białoruskiej, że to podobno wojownicy Hamasu z Palestyny wysłali maila z ostrzeżeniem o bombie w samolocie Lufthansa. Zwracam uwagę, Marek Król, no właśnie, przecież Unia Europejska, no, większość decyzji podejmowana jest w Berlinie. Czy to nie jest jakieś granie na nosie Angeli Merkel wprost, bezpośrednio?
To ja zapytam się, jak w Szmoncesie żydowskim, a co Hamas ma do niemieckiego samolotu, zwłaszcza, że Niemcy, a zwłaszcza elity niemieckie bardzo mocno Palestyńczyków wszelakich wspierają, coraz bardziej oczywiście ukrywając to i finansując, więc... To ale byłoby... oni tak tylko ostrzegli podobno, to taka jest wersja. Mamy świadomość, że to jest jakaś gra, bo w wersję o tym ładunku we wczorajszym, znaczy w samolocie firmy Ryanair też nikt nie wierzy. Wszyscy uważają, że to jest po prostu pretekst. Panie redaktorze, niedawno służby polskie tajne jakieś wszelakie miały dokonać zamachu na osobiście na Łukaszenkę i jego syna. Więc cały czas sytuacja jest napięta na Białorusi, aż strach się tam wybierać. No, Łukaszenko stwarza wrażenie oczywiście dla chyba ludzi dość prymitywnych, stanu nieustannego zagrożenia swojej wagi i tak dalej, i stanu zagrożenia, bo Białoruś, no z przykrością to mówię, ale jest krajem mało interesującym, zwłaszcza potęgi Unii Europejskiej, które wolą wybrać interesy z Putinem, mam na myśli tutaj Niemcy i Francję, niż jakikolwiek wsparcie dla niezależnej, demokratycznej opozycji na Białorusi. Także to są takie kreacje, moim zdaniem, troszeczkę w stylu dawnego KGB, właśnie jakie to zagrożenie i to zagrożenie ma wywoływać rzekomo taką retorsję ze strony władz Białorusi. Dzisiaj zbiera się Rada Europejska. Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego Białoruś będzie jednym z punktów programu. Czego spodziewa się po tym gremium Jacek Prusinowski? Bo wiele jest komentarzy mówiących, że no właśnie Władimir Putin testuje, czy Unia Europejska jeszcze jest jakimś organizmem politycznym. I czym to się skończy? No, jakąś poważną rezolucją, sankcjami poważnymi, czy jak zwykle rysowaniem kredkami po chodniku? Może to się skończyć oczywiście sankcjami. Wiemy, o co będzie wnioskował premier. Premier będzie chciał o to, żeby te sankcje dotyczyły, premier Mateusz Morawiecki oczywiście, żeby te sankcje dotyczyły ruchu lotniczego. Mówił o tym na konferencji przed tym europejskim szczytem. No, nie mam pewności, czy oczywiście tak się stanie, bo no, nie bez powodu redaktor ironicznie mówił o tychże kredkach. Unia Europejska przyzwyczaiła nas, że tak potrafi na wiele wydarzeń i zagrożeń reagować, ale z drugiej strony to na to dzisiaj zwróciła uwagę Konfederacja i myślę, że tak absolutnie bez racji w tej sprawie nie jest, mówiąc, że Polska była dużo mniej aktywna, mniej głośna, Polska w sensie polska władza, kiedy aresztowano naszych działaczy na Białorusi. Wtedy aż tak nie staraliśmy się opinii europejskiej i przywódców innych krajów zaangażować, a pewnie wtedy już było warto na pewno głośniej Polska powinna już wtedy w Europie o tym mówić. No może dlatego, że wtedy nie doszło do aktu piractwa międzynarodowego. No nie było to tak spektakularne, spektakularne bez dwóch zdań, ale... No właśnie, bo do Marka Króla pytanie. Jutro odbędzie się w Brukseli narada ambasadorów NATO. No bo też zwracam uwagę, że w sprawę są zaangażowane 4 państwa NATO, a po stronie białoruskiej zaangażowany był samolot myśliwski, który groził no, swoją obecnością samolotowi cywilnemu. Jakie tam mogą zapaść decyzje? Bo to jest, zdaje się, to gremium, które rzeczywiście może bardzo poważnie pogrozić palcem Władimirowi Putinowi. Ja bym dodał jeszcze do tego, co mówił redaktor Prusinowski, że premier Morawiecki domagał się tej blokady lotniczej Ukrainy do czasu uwolnienia właśnie wspomnianego opozycjonisty Protasiewicza. Białorusi, tak, redaktorze, Białorusi, nie Ukrainy. Białorusi, przepraszam, ale także Polaków zatrzymanych i w aresztach w tej chwili, więc wtedy ta blokada będzie odblokowana, że tak powiem, w momencie, kiedy zostaną te osoby uwolnione i to byłaby bolesne działanie. Natomiast nie sądzę, żeby na to cokolwiek poważnego wykonało, no bo tutaj, powiedzmy sobie szczerze,
Mamy kraje nadbałtyckie, które są w trudnej, chociaż bardzo odważną postawę przyjmują, w bardzo trudnej sytuacji. Myślę, że dla NATO będzie większym problemem, kiedy uruchomi się Nord Stream 2 i Ukraina zostanie pozbawiona dopływu gazu. To będzie wtedy problem, bo wszystkie gwarancje wtedy amerykańskie rozsypią się jak domek z kart i właśnie Rosjanie będą mogli robić co chcą. Więc tam jest odpowiedź główna. A na twoje pytanie wcześniejsze, to powiem, to Putin będzie decydował, jaka będzie reakcja Unii Europejskiej. Taka jest prawda, smutna prawda. Mówię to jako stary redaktor, ale to on będzie decydował. Jacek Prusinowski, jak patrzy na ten wątek? Bo to bardzo ciekawe, że NATO się jednak zbiera w bardzo poważnym gremium, w trybie nagłym. To nie jest jakieś rutynowe spotkanie, tak jak dzisiejsze spotkanie Rady Europejskiej, które no, było wcześniej ustalone. No, podobnie jak redaktor Klut, nie spodziewam się jakichś zdecydowanych ruchów. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie dokładnie instrumentarium, jakie narzędzia mogą być i są brane w tej sytuacji pod uwagę, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki. No, tutaj oczywiście wchodzi w grę rola Stanów Zjednoczonych. To na pewno NATO jest przy oczywiście przewadze Stanów Zjednoczonych, ale z wielu innych powodów mniej jeszcze jednorodną organizacją niż Unia Europejska, mniej jednomyślną, więc nie wiem, czy uda się tak w tej sprawie konkretne stanowisko i jakieś znaczące z perspektywy Mińska zająć. To jeszcze o reakcjach politycznych u nas wewnątrz naszej polskiej polityki. No właśnie, mieliśmy serię takich wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej. W skrócie oznaczały one tyle, że to, że Łukaszenko porwał samolot irlandzkich inni, to temu winny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Marek Król. No, oglądałem wczoraj w komercyjnej telewizji program z udziałem byłych premierów i jednego prezydenta i był to po prostu wstrząsający obraz właśnie obwiniania Polski za to wszystko, co się dzieje, łącznie z Turowem. No, popisał się szczególnie były prezydent Komorowski, który stwierdził, że ta akcja z samolotem jest wynikiem niskiej pozycji Polski, polskiej dyplomacji i tak dalej. Więc powiem tak, no, nie chcę być złośliwy, ale w takiej sytuacji powinniśmy wszyscy wystąpić jak jeden mąż w obronie interesu polskiego, a nie korzystać, żeby dowalać przez pana byłego premiera Millera, Bieleckiego, no i Pawlaka, któremu zawdzięczamy najdroższy gaz, który wynegocjował w Moskwie i podarował im 200 milionów dolarów swego czasu. Więc lepiej, żeby ci panowie zamilkli. Dobra informacja jest taka, że oni już nigdy do władzy nie wrócą. Jacek Prusinowski, jak patrzy na te reakcje polityczne? Bo rzeczywiście w innych krajach w sytuacji zagrożenia opozycja nawet nie szuka miejsca, gdzie by mogła uderzyć, bo to jest po prostu, byłoby ukarane przez opinię publiczną. Dlaczego u nas jest inaczej? No, w sytuacji zagrożenia to jednak trudno uważać też za sytuację zagrożenia dla Polski jako takiej. Myślę, że to, co wydarzyło się wczoraj, więc to jeszcze nie jest taki punkt, moim zdaniem, za którym już wszyscy powinni się skupiać i jednoczyć wokół rządu, ale opozycja we wszystkim, co dotyczy... Ale ja pamiętam Majdan, rok 2014 i Majdan, Prawo i Sprawiedliwość bardzo lojalnie popierało rząd wtedy Platformy Obywatelskiej. No ale Majdan to chyba było, nawet nie tylko chyba, ale i na pewno coś więcej niż nawet w kontekście ostatnich miesięcy dzieje się na Białorusi. No wtedy jednak to była rosyjska agresja na Ukrainę po jakimś czasie i no, sytuacja, no myślę, że była dużo bardziej napięta i w różne strony mogła ewoluować. No w każdym razie też uważam, że wszystko, co jest związane tak co do zasady ze Wschodem przede wszystkim, z naszymi relacjami, czy to z Białorusią, czy z Rosją, tym bardziej to sprawy, które możliwie duży konsensus powinny jednak powodować w klasie politycznej. No w tych sprawach
faktycznie podziałów nie powinniśmy szukać, a rząd to opozycja ma za co krytykować, chociażby wspomniany Turów, tu już jest dużo więcej, co można zarzucić ekipie premiera Mateusza Morawieckiego. To jest temat na inną bardzo poważną rozmowę, na którą od razu panów redaktorów ośmielę się zaprosić. Może już się uda zaprosić do nas, do studia. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gośćmi programu Republika po południu byli Jacek Prusinowski z Radia Plus. Dziękuję bardzo. I redaktor Marek Król, publicysta sieci. Dziękuję również serdecznie. Za chwilę program Wolne Głosy.